Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To studium z racji czasu, jaki nas ogranicza, nie może być tak pogłębione, jak chciałabym. Dlatego jeśli ktoś z Was miałby ochotę sięgnąć nieco głębiej w tym kontekście, o jakim będziemy dziś mówić, do historii, o której będziemy dziś mówić, no to odsyłam do pierwszej księgi Samuela, do rozdziałów od 10 do 15, do całego życia Saula. Myślę, że takie rozważanie będzie znacznie bogatsze, jeśli spojrzymy na całość życia tej postaci i na wszystko, co ją spotkało i wcześniej, i później. Natomiast ja dzisiaj chciałabym się skupić na jednym wycinku z jego życia, dlatego że widzę w swoim życiu, być może też widzicie to w waszym, natomiast doświadczenia, przez jakie przeprowadza nas Bóg, bardzo często są bardzo indywidualne. Ja widzę w swoim życiu coś, co dotknęło Saula i tym chciałabym się z wami podzielić, bo być może też was to dotyka, być może też napotykacie takie sytuacje na swojej drodze z Panem Bogiem. Prosiłabym, jeśli ktoś ma ochotę zaglądać też do tekstu biblijnego, otwórzmy pierwszą księgę Samuela, rozdział 13. Tak jak mówię, jeśli chcecie cały kontekst życia Saula, to odsyłam do tych rozdziałów od 10 do 15. Nie będę wprowadzać i opowiadać całej historii jego życia. Natomiast chciałabym, żebyśmy przeczytali w rozdziale 13 wersety od 5 do 8. Pierwsza księga Samuela, rozdział 13, wersety 5 do 8. Filistyńczycy także zebrali się, aby rozpocząć wojnę z Izraelem. W 30 tysięcy wozów wojennych, 6 tysięcy jezdnych, a ludu takie mnóstwo, jak piasku nad brzegiem morza. Ruszyli więc i stanęli obozem pod Michmas, na wschód od Bet Awen. A gdy mężowie izraelscy widzieli, że znaleźli się w niebezpieczeństwie, bo na lud napierano, poukrywali się w jaskiniach i w norach i w rozpadlinach skalnych, w pieczarach i w jamach, a znaczna ilość przeprawiła się przez Jordan do ziemi Gad i Gilead. Saul pozostał jeszcze w Gilgal, a wszyscy wojownicy, którzy szli za nim, byli przerażeni. I czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Samuel jakiś czas wcześniej, kiedy namaszczał Saula nad królem, obiecał mu też w rozdziale 10, w wersecie 8. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja zstąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. W rozdziale 13 widzimy, że Saul czeka przez te 7 dni. 7 dni, czy to długo? Różnie można to ocenić, prawda? Jeśli wykonujemy jakąś czynność, której bardzo nie lubimy, 7 dni to bardzo długo. Natomiast jeśli, tak jak Saul, czekamy na Samuela, który ma dodać nam sił i widzimy, że stoimy na krawędzi wojny i naprawdę czekamy, żeby to poszło dobrze, zgodnie z planem, 7 dni to prawie wieczność. Ale Saul czekał. Saul wiernie czekał na Samuela przez całe te 7 dni. Nie niecierpliwił się przez te 7 dni. Nie mamy informacji, żeby w jakiś sposób podejmował już jakieś swoje decyzje, w jakiś sposób, nie wiem, ustawiał wojsko, zachęcał lud. Saul po prostu czekał, dokładnie tak, jak było to wyznaczone. Czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł. Przez te 7 dni cały lud pochował się gdzieś po pieczarach, jaskiniach i tak dalej. I w ciągu tych 7 dni Saul widział, jak, wiecie, ci ludzie, którzy go wspierają, tak ta ilość stopniowo się kurczy. Widział, jacy są przerażeni i że to przerażenie wzrasta, że cała ta sytuacja narasta. Wyobrażacie sobie, jako wódz, pod jaką musiał być presją przez te całe 7 dni i te ludzie topnieją gdzieś, chowają się. Ci, którzy koło niego jeszcze zostali, są przerażeni i też najchętniej uciekliby razem z tym ludem się schować. A Samuel nie nadszedł. Nie chciałabym odnosić się do polityki w swoim rozważaniu słowa. Natomiast chciałabym, żebyśmy zdali sobie sprawę, w jakiej sytuacji w tym momencie jest Saul. Wiecie, wtedy nie było telefonów komórkowych, że mógł zadzwonić do Samuela, zapytać, wszystko w porządku, będziesz zaraz, przyjdziesz za chwilę. Przecież Samuelowi coś mogło się stać.
Jeśli prorok Boży mówi, że przyjdzie za 7 dni i go nie ma, na co Saul jeszcze miałby czekać? I widziałam wielokrotnie w swoim życiu, że dochodzi do takich sytuacji, kiedy można odnieść wrażenie, że Pan Bóg się spóźnia. Nie wiem, czy mieliście tak w swoim życiu, że no, ja nie byłam w takiej sytuacji jak Saul, że ludzie uciekają i stoję u progu wojny, ale znacie to na pewno, że presja powoli narasta. Przychodzi moment, w którym wydaje się, że już w tej chwili musimy podjąć decyzję, bo jak nie, to wszystko runie. I tak bardzo często jesteśmy wtedy sami i czekamy na Boga. To nie jest tak, że gdzieś postanowiliśmy, a to my sobie coś zrobimy. Czekamy na Boga, wołamy do Niego, mamy obiecane, że On zainterweniuje i nic się nie dzieje. I stoimy w takiej ogromnej frustracji, ogromnej presji, tak jak Saul tutaj. I rzekł Saul, przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I zapytał Samuel, co uczyniłeś? A Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie, do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim, ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. Z tego, co powiedział Samuel, wynika, że Saul pokazał się jako ktoś, kto nie jest według serca Bożego. Pan ma sobie ustanowić księciem nad ludem kogoś, kto będzie kogoś według swego serca w miejsce Saula. I pytanie, co takiego było ze strony Saula nie tak, że poprzez to, co uczynił, nie był według Bożego serca? Moglibyśmy powiedzieć, no zaraz, no przecież no Samuel spóźnił się. Był, gdyby przyszedł chwilę wcześniej, gdyby chociaż było go widać chwilę wcześniej, że idzie. Przecież Saul czekał oznaczony czas, cały tydzień. I wiecie co, i bardzo często mam tak w swoim życiu, że tak czekam i nie wiem, czy da się bardziej czekać, ale mam wrażenie, że czekam coraz bardziej i nic się nie dzieje. I tak im bardziej czekam, tym większa cisza mnie otacza. I rzeczywiście to, co w moich oczach powinno było stać się już, dzieje się jakby ciut później. Jakby Pan Bóg chciał przeczekać ten najostateczniejszy moment ze swoją reakcją. Co Saul powinien był zrobić? Powiemy, powinien był czekać. Ale z perspektywy Saula, ile można czekać? Do jakiego momentu można czekać? Natomiast nie czekając, popełnił głupstwo. Myślę, że najlepszym przykładem tego, co Saul wtedy powinien był zrobić i co my powinniśmy robić w takich momentach, jest oczywiście Chrystus. Chrystus, który stanął pod największą presją, pod jaką mógł stanąć człowiek, pod jaką nikt inny nigdy nie stanął. Chrystus, który bardzo dobrze wiedział, jak przygotować się do konfrontacji w takim najostateczniejszym momencie, w takim momencie, kiedy presja sięga zenitu i człowiek naprawdę jest sfrustrowany. Otwórzmy proszę Ewangelię Mateusza. 26 rozdział. Myślę, że to jest taki punkt kulminacyjny w Ewangelii, punkt kulminacyjny w życiu Chrystusa. Będę czytać od wersetu 36. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów, siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci, pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił, Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty.
I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra, tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc, Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich, śpijcie dalej i odpoczywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Saul przez ten tydzień mógł przygotować się do oczekiwania na Samuela. Chrystus w tym czasie, kiedy miał jeszcze chwilę przed najgorszym momentem w swoim życiu, wiedział, co należy zrobić. Zwróćcie uwagę, że te dwie modlitwy, jeśli można tak powiedzieć, różnią się od siebie. Za pierwszym razem Chrystus mówi, jeśli można, niech mnie ten kielich ominie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Za drugim razem mówi, jeśli nie może mnie ten kielich ominąć, niech się stanie wola Twoja. Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu w Getsemane to jest proces. To nie jest tak, że Pan Jezus od razu był gotów ponieść wszystko. Ale w tej swojej rozmowie z Bogiem też musiał przejść przez ten moment, kiedy wszystko zupełnie podporządkowuje Bogu, niezależnie od tego, co stanie się dalej. Wszystko oddaje. Jest gotów naprawdę zrezygnować ze wszelkich swoich pomysłów, żeby tylko przyjąć drogę Bożą, niezależnie od tego, co ona ze sobą niesie. Dopiero kiedy uświadomił sobie, że ufa Bogu w 100%, dopiero kiedy uświadomił sobie, że każdą drogę Bożą przyjmuje na ten moment, dopiero wtedy był gotów na konfrontację z innymi ludźmi, dopiero wtedy był gotów na konfrontację z sytuacją, która go czekała. Bo podobnie jak Saula w tamtej historii, tutaj też Chrystusa stopniowo opuszczali wszyscy. Pod względem presji, która narastała, pod względem świadomości tego, że dzieje się coś złego i trzeba będzie podjąć decyzję, te sytuacje są zupełnie analogiczne. Tylko tam Saul po prostu czekał ze swoją wizją tego, że ta wojna musi być zwycięska. Natomiast tutaj Chrystus czekał na Bożą odpowiedź na jego działanie z czasem, jaki przeznaczył na pełne podporządkowanie się Bogu, niezależnie od tego, co stanie się dalej. Dlaczego to jest dla nas teraz takie ważne? Myślę, że wszyscy widzimy, co dzieje się wokół nas i wszyscy widzimy, że żyjemy w czasie, kiedy lęk i frustracja narastają. Ja widzę to w swoim życiu. Są sytuacje takie, wiecie, takie codzienne, w których stajemy przed dylematami, przed wyborami i Pan Bóg prowadzi nas przez to, właśnie przez takie chwile, kiedy czujemy, że wszystko się wali i musimy zrobić coś natychmiast. Ale jeśli spojrzymy jako lud Boży na historię, to jako lud Boży stoimy w momencie historii, kiedy wszystko się wali i wydaje nam się, że coś natychmiast teraz musi się stać. I wołamy do Boga, żeby już przyszedł, żeby to się skończyło. I chyba czasem trochę mamy wrażenie, że Pan Bóg się spóźnia, że tak jak Saul wtedy, że to już powinno wszystko się skończyć, wydarzyć. I nie wiemy, dlaczego Pan Bóg jeszcze ciągle czeka. Przeczytajmy też z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział. Będę czytać od wersetu 45. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tych dwóch słudzy w tej historii czekają, każdy z nich. Czekają do momentu jakiegoś określonego, wyznaczonego, do momentu, w którym spodziewają się, że ich Pan już przyjdzie. Ale Pan wydaje się spóźniać. I to jest moment weryfikacji ich oczekiwania, weryfikacji tego, dlaczego czekają, po co czekają, weryfikacji tego, jak są przygotowani na,
oczekiwanie na Pana i na przyjście Pana. Drugi sługa stwierdza, Pan zwleka. Nie mamy powiedziane, dlaczego zaczyna bić współsługi, jeść i pić z pijakami. Czy po prostu już zrezygnował i poddał się? Czy to lęk i frustracja sprawiły, że uznał, że nie było sensu czekać, bo Pan Bóg się spóźnił? W każdym razie ta frustracja związana z oczekiwaniem prowadzi do agresji. Do tego, że bije swoje współsługi. Bardzo często patrzymy na to, w jaki sposób odnosimy się do ludzi z zewnątrz, do ludzi o innych poglądach. Ale spójrzmy, czy my, czekając na Boga już tyle lat, czy czasem my też nie bijemy swoich współsług? Mieliśmy bardzo długi czas pandemii. Niezależnie od tego, kto jakie miał poglądy na pandemię, czy szanowaliśmy poglądy innych? Czy nie wyśmiewaliśmy ich lęków, albo nie narzucaliśmy im czegoś, czego nie chcieli robić? Kiedy mamy jakieś zawirowania polityczne, czy jesteśmy w stanie uszanować, że ktoś ma inne poglądy od naszych, tutaj w zborze? Czy jesteśmy w stanie ciepło i z miłością patrzeć na brata, który ma zupełnie przedziwne poglądy? Czy myślimy sobie, jako adwentysta powinien myśleć w taki sposób? Czy nie stajemy w momencie, kiedy nasze oczekiwanie i jakiś taki pomysł, że Pan Bóg zwleka, że Pan Bóg się spóźnia, że to powinno już się skończyć, czy to nie prowadzi do tego, że zamiast oczekiwać, zamiast w pokorze przygotowywać swoje serce na wszystko, to my zaczynamy bić się między sobą? Każdy z nas, zarówno w jakichś takich swoich prywatnych historiach, ale też każdy z nas w takiej historii ludu Bożego, jako zbiorowość, każdy z nas staje przed takimi chwilami, kiedy chcielibyśmy reakcji Bożej w danej chwili, ale musimy na nią czekać. I to musimy czekać nawet nie do ostatniego momentu, ale do momentu po ostatnim momencie. To jest bardzo niewygodne i bardzo niekomfortowe, ale jednak Biblia daje nam przykłady, jak możemy się do tego przygotowywać i jak powinniśmy do tego podchodzić. Zwróćcie uwagę na Saula, jeszcze raz, na historię jego życia. Później staje ponownie przed podobnymi dylematami. Ponownie w swoim życiu ma historię, gdzie chciałby, żeby Bóg przemówił już. I to są historie, kiedy Bóg nie przemawia na jego życzenie, na jego zawołanie. Zwróćcie uwagę na to, że przy każdej takiej sytuacji Saul pozwala sobie na coraz większą swobodę działania. To nie jest tak, że ta historia jest oderwana od jego życia. Saul za każdym razem, jeśli chodzi o swoje podejmowanie decyzji, o czynienie czegoś swojego w miejscu polecenia Bożego, Saul idzie w tym coraz dalej, aż odchodzi od Boga całkowicie. Okazuje się, że ten moment, który musimy przeczekać, czekając na Boga, okazuje się, że ten moment jest kluczowy w naszym życiu chrześcijańskim. Jako że w swoim życiu mam bardzo dużo takich momentów, bo bardzo chciałabym w tych... Ja łatwo się frustruję, może to też dlatego. I bardzo chciałabym, żeby w tych frustracjach Pan Bóg zadziałał tak widzialnie w tym momencie, w którym najbardziej tego potrzebuję. Bardzo długo zastanawiałam się, co sprawia, że ten moment tak się odwleka niejednokrotnie. I kiedy czytałam tę historię, Saula, gdzie Samuel przyszedł po kluczowym momencie, kiedy czytałam historię Chrystusa, który wiedział, jak czekać, zrozumiałam, że jeśli chcemy osiągnąć coś więcej, niż osiągnęliśmy do tej pory, musimy przeczekać. Co mam na myśli? Jeśli chcemy czegoś się nauczyć, musimy trafić na pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. Zgadzacie się z tym? Jeśli znamy odpowiedzi na pytania, które sobie zadajemy, niczego się nowego nie nauczymy. Musimy dojść do jakiejś takiej bariery, przez którą dopiero musimy przejść. Jeśli wykonywaliście jakieś ćwiczenia fizyczne kiedykolwiek, to moment, w którym się rozwijamy, to jest ten moment, kiedy już nas boli i myślimy, że nie dajemy rady, ale jeszcze chwilę musimy poczekać, żeby przejść trochę dalej. Jeśli zawsze będziemy robić 5 przesiadów, nigdy nie zrobimy 100. To wiecie, istnieje taki moment,
w którym musimy chwilę wytrzymać, żeby się rozwinąć po prostu, żeby iść do przodu. I myślę, że Pan Bóg, jeśli chcemy zaufać Mu bardziej, niż ufamy do tej pory, Pan Bóg stawia nas w takim momencie, w którym musimy tę chwilę wytrzymać. Przychodząc do Niego, jeszcze nie jesteśmy w stanie zaufać Mu całkowicie. I dlatego Pan Bóg pozwala na siebie czekać, żeby te nasze siły duchowe wyćwiczyć. To nie jest tak, że Pan Bóg każe nam zwlekać, żeby nas sprawdzić. To nie jest tak, że Pan Bóg każe nam zwlekać, żeby było nam ciężej, żebyśmy widzieli w swoim, żebyśmy, nie wiem, bardziej czekali jeszcze. Pan Bóg wie, że my tego po prostu potrzebujemy, żeby ufać Mu w każdej sytuacji jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Pan Bóg nie chce nas frustrować, ale fakt, że tak niecierpliwie na Niego wyczekujemy, pokazuje, że potrzebujemy Go jeszcze bardziej. Przeczytajmy ten tekst, który był czytany na początku z drugiego listu Piotra. 3, wersety od 9 do 11. Drugi list Piotra, 3, czytam wersety od 9 do 11. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Werset 9 bardzo długo czytałam jako skierowany do ludzi nienawróconych, że Pan Bóg chce, żeby wszyscy przyszli do upamiętania w takim sensie, żeby każdy człowiek miał możliwość wybrać, miał możliwość decydować, miał możliwość poznać prawdę. Ale ostatnio zdałam sobie sprawę, że to przychodzenie do upamiętania dotyczy również nas. Pan Bóg chce, żeby każdy z nas przyszedł do upamiętania jeszcze w jakichś kwestiach swojego życia, bo jakimiż powinniśmy być w świętym postępowaniu i w pobożności, jeśli oczekujemy na Boga. To nie jest tak, że my już tu jesteśmy, wiecie, w bezpiecznym miejscu i tylko czekamy na innych, żeby też tu weszli. Pan Bóg czeka i ćwiczy każdego z nas. Każdemu z nas w tych frustrujących momentach daje szansę zaufać sobie jeszcze bardziej, następnym razem jeszcze bardziej i później jeszcze bardziej. Bo ostatecznie, tak jak Samuel przyszedł do Samuela, wydawałoby się ciut za późno, ale przyszedł, jednak w oznaczonym czasie. Tak samo Pan Bóg nie zapomina o nas, nie pozostawia nas, ale przychodzi wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebny. I jeśli tę pewność będziemy mieć w swoim sercu, że nawet jeśli wszystko się wali i wszyscy już odeszli i wydawałoby się, że w tej chwili Pan Bóg musi coś zdziałać i nie działa, jeśli wtedy będziemy mieć pewność, że Pan Bóg wie, kiedy zadziałać, będziemy w stanie czekać dalej. Jeżeli wtedy będziemy gotowi pokornie skłonić głowę i powiedzieć: Panie Boże, Ty wiesz, czy powinieneś teraz zadziałać. I chociaż wszystko mi się zawaliło i wygląda na to, że wszystko zginie, upadnie i nie wiem, co się stanie, ale ja, Panie, jestem gotowa na Twoją wolę. Wtedy Pan Bóg może robić to, co rzeczywiście jest Jego wolą. Nie to, co nam wydaje się słuszne. W swoim życiu widziałam, że wiele takich momentów, w których wydawało mi się, że już teraz powinna nadejść decyzja, wiele takich momentów, które dzięki Bogu i dzięki Jego sile udało mi się przeczekać, bardzo często okazywało się, że ta presja i ta frustracja były zupełnie niepotrzebne, a Pan Bóg naprawdę wiedział, co należy zrobić. Kiedy czytamy historie biblijne, kiedy czytamy historię Saula, Pan Bóg zawsze wiedział tam, co należy zrobić. Saul prawie nigdy. Myślę, że w każdej takiej historii, jeśli spojrzymy wstecz na swoje życie, w każdej takiej historii, kiedy bardzo potrzebowaliśmy Boga, jesteśmy w stanie ocenić, że Pan Bóg zareagował najlepiej, jak to było możliwe. Jeśli nie jesteśmy w stanie, jeśli nie widzimy tego w jakiejś historii, być może potrzebujemy czasu, ale wierzymy w wszechwiedzącego, wszechmogącego Boga, który kocha nas niesamowitą, nie do zrozumienia cudowną Bożą miłością. Taki Bóg wie, kiedy zadziałać i jak zadziałać. Myślę, że
każdy z nas potrzebuje takiego ukorzenia się przed Bogiem. I nawet jeśli w pierwszej chwili prosimy Boga, Panie Boże, proszę Cię, jeśli to nie musi się stać, to znajdź inną drogę. Ale przychodźmy z takimi wątpliwościami do Boga, żebyśmy pozwolili Mu zmienić nasze serca na słowa, jeśli to musi się stać, to Panie Boże, zgodnie z Twoją wolą. Pan Bóg te doświadczenia stawia jako możliwe przed każdym z nas. Na koniec chciałabym tak ku pokrzepieniu przeczytać ostatni werset dzisiaj z listu świętego Jakuba. Pierwszy rozdział, 12 werset. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Amen.